Witamy wszystkich serdecznie na kanale Fitness. Ja nazywam się Mariusz Król. Moim gościem jest nie kto inny jak Łukasz Subsar. Siemanko Łukasz. Siemanko Mariusz, cześć. Dzisiaj kontynuując ostatni odcinek, będziemy dalej rozmawiać na temat kontroli sytości. Powiemy sobie o zagadnieniach, na które ostatnio nie starczyło czasu. Dla przypomnienia, w ostatnim podcaście, który znajdziecie mniej więcej tutaj, omówiliśmy sobie wszystkie hormony i neuroprzekaźniki, które jakby odpowiadają za to, czy jesteśmy głodni, czy też nie. Opowiedzieliśmy też na temat kilku ciekawych kwestii, które jakby są potrzebne do zrozumienia tego, o czym będziemy mówić dzisiaj. No a dzisiaj, tak jak już powiedziałem na początku, jedziemy dalej z tematem i nie tracąc czasu, no bo chcielibyśmy, żeby ten podcast w końcu wyszedł nam jakiś krótki, a nie po półtora godziny, to od razu przejdziemy do rzeczy. I Łukaszu, od razu pytanie do ciebie. Jeżeli mówimy tutaj o kontroli sytości i o posiłkach, po których będziemy się czuli bardziej najedzeni, to jak porównamy sobie posiłki o konsystencji płynnej do stałej? Czy jest jakaś różnica między nimi, w które warto by było też przycelować? Tak, jest zdecydowana różnica między posiłkami płynnymi i stałymi. I tutaj chyba nikogo nie zdziwię, powiedząc, że po posiłkach płynnych prawdopodobnie będziemy zdecydowanie mniej nasyceni niż po posiłkach stałych. Po posiłkach stałych, szczególnie jeżeli te posiłki składają się z takich produktów, które musimy dłużej przeżuć, trochę się z nimi pomęczyć w jamie ustnej, pogryźć i tak dalej, czyli produkty na przykład twardsze typu orzechy i produkty pełnoziarniste, wymagają od nas więcej energii na zjedzenie ich i w ogóle przetrawienie. I po takich posiłkach stałych jesteśmy bardziej najedzeni. Myślę, że każdy to mógł zaobserwować. To też chyba właśnie sama kwestia tego jakby żucia pokarmu i długości, jaką ten pokarm jest i w jamie ustnej, i w przewodzie pokarmowym, będzie warunkowała też wydzielanie poszczególnych hormonów, które będą wpływały na tą sytość, tak? Bo na przykład GIP, o którym ostatnio mówiliśmy, wydziela się w początkowych częściach układu pokarmowego, prawda? A na przykład GLP-1 w dalszych, więc no, będzie to istotne, czy przechylicie sobie na przykład szejka, którego wciągniecie na raz, a czy spożyjecie posiłek stały, który trzeba chwilę pomielić w ustach i dopiero potem jakby przełykać i jakby nie patrzeć, on zdecydowanie dłużej będzie przez ten układ pokarmowy przechodził. Okej, a kontynuując temat, jeżeli chodzi o regularność i częstotliwość spożywanych posiłków, czy to ma jakiś wpływ na to, czy będziemy mniej głodni, czy bardziej? Też odnosząc się do tego, co mówiliśmy ostatnio, czyli do optymalnej ilości posiłków, bo sobie powiedzieliśmy, że ta ilość optymalna to jest mniej więcej 4-5 posiłków dziennie. Tak, i tutaj główną kwestią jest kontrola glikemii, bo jedząc posiłki mniej więcej też o podobnych porcjach, o stałych porach, to ta kontrola glikemii, czyli wyrzuty poziomu cukru do krwi, są mniejsze, jakby bardziej stabilne. Łatwiej jest nam kontrolować wtedy też przy pomocy gospodarki insulinowej nasze uczucie najedzenia po tych posiłkach. Jeżeli my spożywamy te posiłki w taki sposób bardzo nieregularny i te posiłki mocno różnią się kalorycznością, czy na przykład zawartością węglowodanów, szczególnie węglowodanów prostych, jest dużo tych węglowodanów prostych i dużo jest, znaczy wysokie są wyrzuty glukozy do krwi, to takie posiłki będą jakby działały kontrproduktywnie, będziemy mniej nasyceni w ciągu dnia. Czyli zdecydowanie bardziej ja swoim podopiecznym polecam te posiłki rozłożyć równomiernie w ciągu dnia i starać się przestrzegać stałych form ich spożywania. Mm-hmm. Czyli możemy sobie powiedzieć, że jeżeli wprowadzimy jakby tą regularność w spożycie tych posiłków, to po prostu możemy być głodni o tych samych porach, niż na przykład tak, jakbyśmy zjedli coś tylko rano i później tylko wieczorem, no to ten okres jakby jest dłuższy, a wprowadzając tą regularność w oparciu o te 5 posiłków, które powiedzieliśmy, że są dobrym pomysłem i optymalną strategią, no to będziemy po prostu głodni co 2-3 godziny. Dla porównania, gdybyśmy zjedli rano i wieczorem, to byśmy byli po prostu głodni przewlekle przez powiedzmy 10 godzin, tak? Więc to też będzie miało duże znaczenie dla samego utrzymania później naszego planu żywieniowego, bo w tym oknie 10-godzinnym głodu, no chęć podjadania jest na pewno spora. I to też eliminuje ryzyko przekąsek, bo jak wiemy, że ten posiłek pojawia się
regularnie co tam te 3 czy co 4 godziny, my mamy w głowie też pewien plan, no to nie boimy się o to, że tego jedzenia nam zabraknie za chwilę, stąd te przekąski możemy sobie gdzieś tam odpuścić, bo wiemy, że ten posiłek i tak się o tych stałych porach pojawia. Także tutaj gorąco zachęcamy do tego, żeby te, tych por posiłków jednak pilnować ich regularności. A też jeszcze pytanie, bo powiedzieliśmy sobie o posiłkach płynnych i o posiłkach stałych. Wiadomo, no posiłki, które są płynne, raczej żucia nie wymagają, ale posiłki, które właśnie są w formie stałej, tak, jak na przykład, nie wiem, makaron, ziemniaki, indyk, pierś z kurczaka, musimy je przeżuć. I też rozmawialiśmy o tym przed podcastem. Jak się ma sama kwestia żucia do odczuwania sytości poposiłkowej, nawet już w trakcie? W trakcie, to tutaj może od razu podam przykład z gumą do żucia, bo to też dosyć ciekawe i sporo moich podopiecznych pyta mi się o tą gumę do żucia. I zaobserwowane jest w niektórych badaniach naukowych, że osoby, które jedzą, żują gumę między posiłkami, tak to w tych badaniach bodajże było około 30 minut do godziny, to takie osoby spożywają mniej kalorii w danych posiłkach, ale mówimy o osobach wyłącznie, które mają prawidłową masę ciała, bo niestety badania, które uwzględniały osoby już z otyłością, no to tamten efekt był niezauważalny, takie osoby jadły tyle samo, dosłownie tyle samo kalorii, które i tak by spożywały normalnie. Stąd to, co mówiliśmy w poprzednim podcaście, za kontrolę sytości oczywiście odpowiadają hormony i neuroprzekaźniki, ale one mogą działać w sposób wadliwy u osób, które już mają nadmierną tkankę tłuszczową, po prostu są otyłe. Nie? I tutaj z tym żuciem jest bardzo podobnie, czyli dłuższe przeżuwanie może promować to uczucie sytości, ale ten efekt będzie mniej zauważalny u osób, które no, są otyłe. Okej, ale jakiś protokół tutaj co do żucia, rozumiem, nie będzie potrzebny. Chodzi o samą kwestię też tego, żeby pokarm, który mamy w ustach, po prostu żeby on nie był jedzony bardzo chaotycznie, tak jak to ma miejsce u niektórych osób, że po prostu tak kompulsywnie rzucają się na to jedzenie i się nim objadają. Chodzi tutaj bardziej o to, żeby po prostu dłużej go troszeczkę pogryźć, potrawić, bo też będzie to miało swój wydźwięk, jeżeli chodzi o wydzielanie hormonów, tak? Wpłynie to na pewno pozytywnie na większe stężenia takich mediatorów jak GIP albo cholecystokinina, prawda? Też będzie temu towarzyszył większy wzrost glukozy i insuliny oraz spadek greliny. Więc jakby same te aspekty już wpłyną pozytywnie na to, jak będziemy odczuwać no, dany posiłek, który zjedliśmy. Jak zjemy go chaotycznie i nie damy tego czasu na wydzielenie się odpowiednich mediatorów, no też ta sytość będzie mniejsza. Wspominaliśmy sobie w ostatnim podcaście właśnie, po jakim czasie dany mediator pojawia się na przykład w krwioobiegu i jaką będzie działał w odpowiedzi na jaki makroskładnik. Dokładnie. No tutaj jakby trochę poruszyłeś koncepcję uważnego jedzenia, o którym też sobie powinniśmy powiedzieć. No bo strategia uważnego jedzenia mówi właśnie między innymi o tym, żeby te posiłki spożywać spokojnie, w spokojnej atmosferze, unikać rozpraszaczy, które są popularnie gdzieś tam wokół nas zawsze, typu smartfon, telefon, czy nawet gazeta, tak? I jest to rzeczywiście duży problem, ponieważ nie skupiając się na jedzeniu, jakby nie jedząc tymi zmysłami, którymi również jemy, czyli chociażby wzrokiem, to te posiłki będą nas zdecydowanie mniej syciły i my łatwo możemy to sobie zaobserwować, że jedząc posiłek, jednocześnie przeglądając Facebooka czy tam Instagrama, to prawdopodobnie nie zauważymy, kiedy ten posiłek już skończyliśmy jeść i wcale nie jesteśmy zadowoleni z tego posiłku, jako że on nam tego apetytu specjalnie nie wyhamował. To po pierwsze, warto też zwrócić uwagę na pozycję, w której jemy, bo zaleca się, żeby jedząc po prostu siedzieć, tak? Siedząc przy stole, nie stojąc, nie biegając wokół tego jedzenia i wykonując również inne obowiązki, no bo wtedy też prawdopodobnie zjemy więcej, jeżeli jemy ad libitum lub po prostu jeżeli zjemy wydzieloną porcję, no to tak się nie najemy, nie? Także wszystkie rozpraszacze ja zawsze mówię swoim podopiecznym, żeby poszły out, chociaż na te 15 minut jedzenia posiłku, żeby znaleźć te 15 minut dla siebie, usiąść ze spokojem i zjeść, tak? To jest dosyć istotne. No i to o tym mówi właśnie koncepcja
jedzenia uważnego, tak, żeby zwrócić uwagę na to, jaka jest porcja na talerzu, jak to jedzenie jest przygotowane, jak wygląda, nacieszyć też wzrok i mieć tą świadomość, że zjedliśmy odpowiednią porcję. Tak, i oczywiście to, co mówisz, ma też swoje potwierdzenie w świetle badań, bo badania pokazują, że osoby, które właśnie w trakcie jedzenia używają czy to telefonu, czy to przykładowo przeglądają Facebooka na laptopie, czy oglądają telewizor, spożywają od 10 do nawet 15% więcej kalorii w skali nawet jednego posiłku. No co to jest, to już jest powiedzmy bardzo duża wartość, bo jakbyśmy to przełożyli na cały dzień i wszystkie posiłki spożywane w taki sposób, to osoba, która zakłada, że jest na redukcji, po prostu wytrąci się z tego ujemnego bilansu i można wręcz powiedzieć, że już będzie w dodatnim bilansie, także cała redukcja po prostu będzie no, mocno nieudana i raczej taka osoba nie schudnie na tym, a też samo przejadanie się w trakcie posiłku, gdzie używamy właśnie tych rozpraszaczy, wynika z tego, że nie przywiązujemy zbytniej uwagi do tego, ile tego jedzenia spożywamy. Jakby nie mamy takiego hamulca i właśnie problem jest jeszcze u osób, które w ogóle nie mają diety, tylko jedzą tak mocno na oko, no to już u nich to już w ogóle, jeżeli mają dostępność po prostu do jedzenia, gdzie, nie wiem, są w jakimś bufecie czy w czymś, to po prostu będą jadły bez takiej myśli typu ok, już zjadłem swoją porcję, która mi wystarcza, dość. Po prostu będą siedziały na telefonie i w międzyczasie po prostu jadły jako coś, co w trakcie przeglądania tego telefonu im ten czas, nie wiem, umila, więc tak jak powiedziałeś, no zdecydowanie tutaj jedzenie bez telefonu czy bez laptopa będzie optymalną opcją, chociaż na pewno będzie to trudne, bo sam nie ukrywam, że w taki sposób właśnie jadam. Nie? No myślę, że większość z nas teraz tak funkcjonuje. Ale warto, warto. Można ten nawyk dobry wprowadzić i dosyć szybko przyzwyczaić do tego. Okej, a jak teraz powiedz mi jeszcze się mają przekąski? Czy możemy sobie pozwolić między posiłkami głównymi na przekąski w momencie, kiedy, nie wiem, pojawi się apetyt albo będziemy odczuwać głód, bo tych kalorii w diecie będziemy mieli tak mało. Czy sama koncepcja wprowadzania przekąsek jest dobra? I jeżeli już byśmy mieli te przekąski wprowadzać, to jak one powinny wyglądać? Jak wtedy w ogóle powinien wyglądać protokół całej diety? Czy na przykład wtedy, jeżeli dana osoba je 2,5 tysiąca kalorii, to powinna przykładowo zarezerwować sobie te 500 kalorii na takie przekąski, umiejscawiać je między posiłkami? Jak uważasz? Dobra, ja powiem, jak to wygląda, jakie ja mam zdanie co i co mówią badania. Bo ja ogólnie nie jestem specjalnym zwolennikiem przekąsek i podjadania. Zawsze staram się jednak upakować wszystkie kalorie w konkretne posiłki. Czyli jeżeli komuś planuję, nie wiem, 4 posiłki, no to już żadnych przekąsek raczej nie daję, chyba że na prośbę podopiecznego. Ale przekąski wcale nie muszą być takie złe, ponieważ właśnie wszystko zależy od tego, co na te przekąski będą. W badaniach naukowych osoby, które jako przekąski spożywały orzechy bądź migdały lub na przykład suszone owoce, to mimo że te produkty mają całkiem wysoką wartość energetyczną, to w ujęciu dobowym takie osoby łatwiej kontrolowały sytość w ciągu całej doby i łatwiej im było tą redukcję przeprowadzać, szczególnie jeżeli mówimy o osób, które jakby jadły ad libitum, czyli nie liczyły kalorii, nie sprawdzały sobie, ile powinny jeść i tak dalej. To takie osoby, i to w badaniach dużych przesiewowych, wychodzi też, że osoby jedzące właśnie orzechy czy suszone owoce między posiłkami najczęściej mają prawidłową masę ciała, nie mają problemu z nadwagą, więc to też o czymś to mówi. I teraz od razu się odniosę, dlaczego tak jest, no bo ktoś mi na pewno zarzuci, że no tak, ale kalorie, to są dodatkowe kalorie. Tak, to prawda, z tym, że kalorie z orzechów, to tak jak mówiliśmy na początku, orzechy trzeba pogryźć, trzeba się z nimi trochę namęczyć, nie mówimy o maśle orzechowym, które można po prostu jeść łyżkami bez jakiegoś większego wysiłku, tylko z orzechami trzeba się trochę pomęczyć. Dodatkowo orzechy mają sporo błonnika, który jak sobie dalej później powiemy w dalszej części materiału, też on bardzo dobrze będzie działał pod kątem wyciszania naszego głodu. I z owocami suszonymi jest podobna sprawa. Też trzeba je trochę pożuć. No i dodatkowo mają sporo błonnika. Z racji właśnie tego kontrola głodu w ciągu dnia może być
dużo łatwiejsza, ponieważ jedząc takie przekąski, które cechują się wysokim indeksem sytości, to my prawdopodobnie zjemy mniej w danym jakimś tam głównym posiłku, nie? Adlibitum. Także jakby przekąski, jeżeli one będą wprowadzane w mądry sposób, typu właśnie będą składały się z takich produktów, które zawierają sporo błonnika i na przykład trzeba je trochę przeżuć, to one jak najbardziej mogą w diecie się pojawić, jeżeli ktoś lubi, ale mówię, z mojej perspektywy ja rzadko takie przekąski umieszczam do diety, chyba że ktoś ma właśnie mało czasu i te posiłki musimy ograniczyć i te kalorie nabić właśnie z takich przekąsek. A ja tutaj właśnie też od razu odniosę się do tego, co powiedziałeś i przytoczę Ci badanie, w którym uczestnicy przed posiłkiem głównym spożywali coś niekoniecznie zdrowego, powiedzmy batonika lub ciastko, i wtedy w posiłku głównym jakby wybierały produkty bardziej zdrowe, też patrząc na wzgląd tego, że przed tym głównym posiłkiem było coś niezdrowego. To pomimo tego faktu w posiłku głównym starały się wybierać produkty zdrowe i docelowo w tym posiłku głównym było zjadane mniej kalorii w porównaniu do osób, które przed posiłkiem głównym zjadły coś zdrowego, powiedzmy jakiś owoc, no to takie osoby pomimo tego, że zaczęły dobrze od przekąski, która jest niby zdrowa, no to w posiłku głównym jakby już wybierały produkty bardziej przetworzone i docelowo zjadały też więcej kalorii w posiłku głównym. Więc... To jest bardzo ciekawe badanie. Dobrze, że o nim mówisz. Tylko właśnie podejrzewam, że to były osoby o pewnej świadomości żywieniowej, które miały prawidłową masę ciała, bo najpewniej o tyle osoby zareagowałyby w taki sposób, że okej, zjadłyby deser przed posiłkiem, ale i tak by się napychały w tym głównym posiłku, nie? Także może, żeby jakby nasi słuchacze nas też jakoś niefortunnie nie zrozumieli, czyli można gdzieś tam pewne takie zabiegi wprowadzać, szczególnie na przykład na imprezach jakichś tam rodzinnych czy innych wydarzeniach. Tylko właśnie trzeba mieć tą świadomość, że no, warto byłoby się ograniczyć w tym głównym posiłku, a osoby, które już mają problemy z kontrolą sytości, to myślę, że taki zabieg na razie nie dla nich. Tak, myślę, że osoby otyłe to w ogóle mają problem z rozróżnieniem, co jest przekąską, a co daniem głównym. Tam każde danie jest po prostu daniem, które ma zaspokoić potrzeby. Okej, okay, ale przechodząc dalej, powiedzmy sobie teraz kilka zdań na temat protokołów żywieniowych, które będą bardziej optymalne, które będą mniej optymalne w ujęciu właśnie kontroli naszego głodu. I zacznijmy sobie od porównania może diety niskowęglowodanowej do diety wysokowęglowodanowej. Okay. Jak to się ma? Okej, okay. Znaczy to trzeba by było też zdefiniować, czym jest dieta niskowęglowodanowa i wysokowęglowodanowa. Ja może zacznę od tego, bo to, co wiemy na pewno, to, że dieta ketogeniczna, czyli wiadomo, to jest dieta o bardzo niskim udziale węglowodanów, sprawdza się lepiej w promowaniu kontroli łaknienia od diety wysokowęglowodanowej. Także tutaj jakby dieta ketogeniczna może być całkiem dobrym rozwiązaniem. Oczywiście, żeby ją wprowadzić, to też trzeba mieć odpowiednią wiedzę, czy zgłosić się do kogoś, kto taką wiedzę ma, ale jeżeli porównujemy dietę o wyższej zawartości tłuszczu, ale to daleko jeszcze do ketozy, do diety o wyższej zawartości węglowodanów, to tutaj dużo lepiej sprawdza się dieta o tej wyższej zawartości węglowodanów niż o dieta z podnoszonym udziałem tłuszczu w diecie. Także często jeszcze w tych badaniach, bo dużo osób powołuje się na badania, ale na badania takie, w których właśnie nie była jasno zdefiniowana dieta niskowęglowodanowa, niskotłuszczowa i dodatkowo były różnice między tymi dwoma protokołami w ilości białka. I najczęściej jest tak, że dieta niskowęglowodanowa miała więcej białka, a wiadomo, białko ma wysoki efekt termiczny i powoduje też wzrost termogenezy w sposób znaczący. I takie diety, które mają więcej zawartości białka, no to one będą bardziej sycące, więc to od razu już wynosiły na piedestał te diety niskowęglowodanowe o wyższej zawartości białka. Stąd warto się zagłębić zawsze, jak ktoś będzie czytał badania, czy ilość białka była wyrównana w obu grupach właśnie podopiecznych u osób, które były badane. Jeżeli tak, no to mówię, to najczęściej dieta ketogeniczna jest górą nad dietą wysokowęglowodanową, ale dieta o wyższej zawartości węglowodanów jest lepsza
właśnie w takim podejściu dotyczącym kontroli sytości od diety o podwyższonej zawartości tłuszczu. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. Tak, zdecydowanie. Raczej kiedyś miałem takie przeświadczenie chwilowe, chyba przez to, że też zostałem delikatnie zaszczuty tym, co się słyszało wówczas w internecie, kiedy ketoza wracała na polski rynek jako chyba dieta dobra na wszystko, w sportach siłowych, uderzanych, do łapania masy mięśniowej, do redukcji tkanki tłuszczowej, do tłumienia apetytu, to po prostu było coś wtedy najlepszego i wówczas chwilowo, to było lata temu, jakby jeszcze nie siedząc tak mocno, powiedzmy, jak teraz w tych wszystkich zagadnieniach związanych z dietetyką, byłem w stanie w to uwierzyć, ale teraz już jakby praktykując większość rzeczy i opierając się o badania, które są dostępne i o literaturę fachową, no mogę przyznać Ci rację i powiedzieć, że faktycznie jest to prawda. Sam kiedyś byłem na diecie ketogenicznej, czy na diecie ketogenicznej. Ciężko to nazwać ketozą, bo za krótko w sumie byłem, żeby w ogóle przejść adaptację. Po prostu jadłem bardzo mało węglowodanów, starałem się jeść naprawdę spore ilości tłuszczy i te białko też obniżyłem, ale efekt był tego u mnie taki, że wytrzymałem chyba 3 tygodnie i kompletnie odechciało mi się żyć. Nie byłem w stanie chodzić, nie byłem w stanie nic robić. Głód miałem okropny, pomimo naprawdę spożywania tłuszczy, można powiedzieć ad libitum, bo też wtedy ktoś mi tam powiedział, że nieważne ile tych tłuszczy zjesz, jesteś w ketozie, to tam już pal licho. Tak? Ketoza była taka wtedy świetna, że ile by się nie jadło tłuszczy, to i tak było wszystko ok, ale nie tłumiło mi to w ogóle mojego głodu, tym bardziej, że zawsze, powiedzmy, byłem osobą większą, która ważyła ponad te 120 kg i jakieś zapotrzebowanie energetyczne większe miałem w porównaniu do takiej przeciętnej osoby, więc no mogę tylko potwierdzić, że na mnie osobiście również to nie zadziałało. Teraz też, jak sam wiesz, rozpisałeś mi dietę, w której mamy chyba około 700 gramów węglowodanów na start. Jest na razie dobrze, jest to do przejedzenia, ale też sytość jest na odpowiednim poziomie, biorąc pod uwagę, że tych posiłków też jest 9, a to dopiero początek. Okej, okay, ale przechodząc dalej, także powiedzieliśmy sobie, że diety o większym udziale węglowodanów będą optymalniejszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o tłumienie naszego głodu. I to też wynika z tego, co powiedzieliśmy w podcaście poprzednim, tak? Opisywaliśmy sobie te mediatory i mówiliśmy, który jakby hormon albo neuroprzekaźnik wydziela się w odpowiedzi na jaki makroskładnik. Jeżeli sobie cofniecie i obejrzycie albo słuchaliście uważnie ostatnim razem, to też możecie zaobserwować, że większość z tych mediatorów właśnie wydziela się po podaży węglowodanów. Oczywiście są też takie, które wydzielają się po podaży tłuszczy i białek, ale zdecydowana większość reaguje na węglowodany, także potwierdzałoby się to z tym, o czym teraz sobie powiedzieliśmy. Okej, myślę, że na ten temat tutaj się więcej nie będziemy rozwodzić, bo też badania, te, o których powiedziałeś, typu low carb w porównaniu do low fat, to są protokoły tak niesprecyzowane, że ciężko tutaj jakiekolwiek wnioski wyciągnąć. Ten, który wyciągnęliśmy, myślę, że jest wystarczający. Tak, zgadzam się. Okej, przejdźmy sobie teraz do kolejnego podpunktu, jakim będzie sen. I powiedzmy sobie teraz, w sumie to ty mi powiesz, jak ma się sen do odczucia, do odczuwania głodu? Jak mają się w sumie niedobory snu? Tak, niedobory snu, czyli w badaniach naukowych często to było 5 godzin bądź mniej przesypianych na dobę. No niestety, ale powodują istotny wzrost poziomu greliny, czy hormonu wydzielanego obwodowo, hormonu głodu. No i niestety wiąże się to z tym, że takie osoby jedzą więcej w ciągu dnia, co jest jakby naturalną konsekwencją tego. Takie osoby też oczywiście mają gorszą regenerację i niższy NIT, przez to kalorii potrzebują jakby mniej, tak, ale jedzą więcej, więc tutaj dodatkowo podwójny cios. Z kolei grelina rośnie, leptyna spada, czyli hormony sytości, zgorsza odczuwanie jakby sytości poposiłkowej i często też zaobserwowano, że osoby, które nie dosypiają, właśnie między innymi dlatego, że ta grelina jest podwyższona, jedzą więcej, ale właśnie produktów o wysokiej wartości energetycznej, czyli takie, które
gęstość energetyczna tych produktów jest wysoka. Najczęściej to są po prostu produkty o charakterze bardziej przetworzonym. No i hipoteza po prostu mówi, tłumaczy to tym, że no szybciej chcą dostarczyć sobie energii, tak? I to jest największy problem. Także osoby, które przewlekle nie dosypiają, no niestety no też mogą mieć obniżone poziomy serotoniny, no a to też się wiąże z tym, że mamy większe zachcianki, szczególnie u kobiet, to jest dobrze zauważalne przed menstruacją, ale nie tylko, no bo właśnie osoby, które nie dosypiają, też tą serotoninę mogą mieć obniżone, będą chciały sobie poprawić nastrój właśnie najprostszą metodą, czyli przekąskami o wyższym stopniu przetworzenia. Tak, to właśnie jak tutaj mówisz, serotonina jest mediatorem, który jest syntezowany w ośrodkowym układzie nerwowym i wysoki poziom serotoniny wpływa hamująco na uczucie głodu, natomiast niedobory tej serotoniny, czyli jej deficyty, tak jak ma to miejsce w momencie niedospania, będą jakby też zwiększały nasze zachcianki, będą zwiększały nasz głód, no i w sumie też apetyt, więc w sumie chyba wyczerpałeś tutaj temat całkowicie, więc przejdźmy do kolejnego podpunktu, jakim jest wysiłek fizyczny w odniesieniu do kontroli naszego głodu. Tutaj literatura naukowa dostarcza nam dosyć ciekawych faktów i może żeby to tak skrócić i trochę uprościć. Udowodnione jest, że osoby, które mają niską aktywność fizyczną w ciągu dnia, ma jakby łatwiej, częściej się przejadają. Jakby jest u nich problem z przejadaniem się, czyli nie potrafią dostosować tak spontanicznie ad libitum spożycia kalorii w stosunku do tego, jakie mają zapotrzebowanie energetyczne. Osoby, które mają ten wysiłek fizyczny wyższy, po prostu są bardziej ruchliwe w ciągu dnia, czy uprawiają jakiś sport, no to takie osoby dużo lepiej kontrolują łaknienie w ciągu dnia i takie osoby najczęściej nie mają też, wiadomo, problemów z masą ciała, ale po prostu dostarczają kalorii mniej więcej tyle, ile wynosi ich zapotrzebowanie. Z drugiej strony, można powiedzieć, co za dużo, to niezdrowo, no bo sportowcy zawodowi najczęściej z kolei mają problem w drugą stronę, czyli ich wysiłek jest bardzo intensywny, bardzo dużo kalorii przepalają i te zapotrzebowanie energetyczne jest bardzo wysokie, ale u nich dochodzi do supresji apetytu, czyli no jakby spontanicznie ad libitum nie dostarczają tyle kalorii, ciężko jest im przejeść tyle kalorii, ile potrzebują, także no najkorzystniej po prostu wystosować takie zalecenie, że trzeba być osobą aktywną, tak? Szczególnie jeżeli uprawiamy sport rekreacyjnie, to super. Dużo się ruszać spontanicznie, starać się właśnie wykorzystać ten potencjał, który mamy i możliwości, które są nam dane. I przez to będziemy też dużo łatwiej kontrolowali te nasze uczucie głodu w ciągu dnia. No właśnie tutaj też wspomniałeś o supresji, jeżeli chodzi o głód, apetyt i tutaj tylko dodam, że jeżeli chodzi o wysiłki o intensywności naprawdę wysokiej, tak, czyli mówimy tutaj chociażby o interwałach, o treningu typu HIIT, to takie wysiłki, gdzie już VO2 max jest powyżej 75%, będą faktycznie działały hamująco, jeżeli chodzi o nasz apetyt i głód, więc może być to swojego rodzaju narzędziem, które ułatwi nam kontrolę tej sytości. Natomiast wysiłki o intensywności niskiej do umiarkowanej, czyli takiej powiedzmy nie przekraczającej 65-70% VO2 max, wpływają powiedzmy bardziej korzystnie, jeżeli chodzi o motorykę przewodu pokarmowego, a co za tym idzie, będą zwiększały jakby te nasze odczucia związane z głodem, właśnie przez to, że wpływają na motorykę przewodu pokarmowego, więc kardio czy też spacery jak najbardziej są spoko, ale przez to, co przed chwilą powiedziałem, no one nie są dobrym narzędziem, jeżeli chodzi o coś, co ma nam ten głód stłamsić, tak? Bo pobudzając motorykę naszego żołądka, układu pokarmowego, będziemy, jakby nie patrzeć, no bardziej głodni, tak? Tak, więc ja to też czasami mówię swoim podopiecznym, jak wprowadzamy już jakąś konkretną strategię w toku trwania redukcji, kiedy trzeba wprowadzić coś więcej oprócz tylko zaleceń żywieniowych. I czasami cardio, które sobie wykonują, zamieniam im na treningi typu HIIT czy treningi typu SEAT. Czyli po prostu to są sprinty, tak? Treningi typu SEAT.
zamiast właśnie cardio, które jest o niskiej intensywności. Właśnie z tego powodu, że szczególnie jakby cardio o niskiej intensywności czy umiarkowanej intensywności przyspiesza tempo opróżniania żołądka, możemy po prostu po takim cardio zjeść konia z kopytami, a po takim treningu sprinterskim no raczej nie chce nam się jeść. I jednak ten wyrzut katecholamin jest bardzo wysoki i to jest główny powód do tego, że jednak zachodzi ta supresja apetytu. Stąd to, co wspomniałeś, można te dwa protokoły wdrażać w redukcję, ale jeżeli pojawia się problem z kontrolą sytości na jakimś tam etapie, no to warto jednak rozważyć zamianę tych treningów cardio na chociażby interwały. Tak, no tu też musimy sobie powiedzieć otwarcie, że to będzie zależało od dyscypliny, jaką uprawiacie, tak, no bo na siłę nie próbujcie wstawiać sobie w plany treningowe, teraz po tym, co powiedzieliśmy, interwałów czy czegokolwiek innego. Mówimy, że jest to narzędzie, albo może być to narzędzie, które może Wam pomóc. Możecie też to wykorzystać w okresie redukcji, a na przykład cardio możecie wykorzystać w okresie budowania masy mięśniowej. Już jak będziemy sobie opowiadać w kolejnych podcastach o budowaniu masy mięśniowej, to na pewno będzie to jednym z narzędzi, które ułatwi Wam przejadanie większej ilości pokarmów, tak? I tutaj też tylko dodam, że nadmierna ekspozycja na zbyt intensywne wysiłki też będzie prowadziła do skumulowanego stresu, coraz wyższych poziomów kortyzolu i też może wpłynąć po części na kompensację wysiłków, które macie w sumie pozostałe w ciągu dnia, czyli może wpływać i odbijać się na naszym NEAT, tak? Przez co docelowo możemy tych kalorii po prostu spalać mniej w ujęciu dobowym, no bo sam fakt wykonania treningu i zrobienia interwału, okej, to są jakieś kalorie wydatkowane, ale jeżeli później cały dzień przesiedzicie na dupce albo będziecie leżeć przed telewizorem, no to tych kalorii za dużo nie spalicie, a do takiej kompensacji może dojść w momencie, gdy ten wysiłek faktycznie będzie zbyt intensywny. Chyba wszystko na ten temat. Myślę, że tak. Okej, czyli mamy już teraz stres. Nie powiedzieliśmy sobie o stresie, Łukaszu? Mówiliśmy co prawda w ostatnim podcaście, ale możemy też napomnieć, że stres powinniśmy sobie podzielić na stres o charakterze krótkim, intensywnym, czyli na przykład wtedy, kiedy jest zaktywowany nasz układ współczulny, czyli walka, ucieczka, czyli coś się dzieje natychmiast, tak, spotkaliśmy się z jakimś czynnikiem, który wywołuje u nas ten stres, wysoki poziom właśnie wyrzutu adrenaliny, ogólnie katecholamin, no to wtedy w takim przypadku dochodzi do supresji apetytu, czyli chce nam się jeść zdecydowanie mniej. Ale jeżeli doświadczamy stresu przewlekłego, bo na przykład stało się w naszym życiu coś niedobrego, nie wiem, straciliśmy pracę, czy zmarł ktoś bliski naszemu sercu, no to ten stres przewlekły i przewlekle podniesiony poziom kortyzolu będzie promował między innymi właśnie większe problemy z uczuciem zaspokajania głodu, stąd no właśnie warto sobie to rozgraniczyć. Osoby w przewlekłym stresie najczęściej mają problemy jednak z przejadaniem się. Okej, no tutaj nie będziemy podawać Wam jakichś sposobów, jak sobie z tym stresem radzić. Myślę, że albo w sumie może chcesz, Łukasz, tutaj zabłysnąć jako psycholog i powiedzieć, co warto robić, żeby z tym stresem zawalczyć na co dzień? Psychologiem nie jestem, nie czuję się psychologiem, chociaż tą psychologię na studiach, przez większość moich studiów miałem. Ja mogę powiedzieć, co ja mówię swoim podopiecznym, co sam gdzieś tam na sobie testuję i wprowadzam. Oczywiście mamy takie metody wyciszenia jak medytacja i to też zachęcam jakby wszystkich, żeby jednak tutaj trochę zwolnić i znaleźć tą chwilę do siebie. Już niekoniecznie, żeby to miało być bardzo profesjonalne, ale po prostu znaleźć tych kilka minut na wyciszenie się. Warto codziennie sobie coś takiego wprowadzać. I tutaj jakby odsyłam do kanałów czy źródeł, które lepiej ten temat opisują. Można przede wszystkim sobie znaleźć zajęcie takie absorbujące. Można sobie znaleźć hobby albo po prostu zajęcie, które będziemy wykonywali dodatkowo, bo będziemy myśleli o tym naszym stresie, który gdzieś tam mamy w takiej przewlekle, tak?
Co jeszcze można zrobić? No na pewno, jeżeli ktoś nie zaczął, nie uprawiał wcześniej sportu, zacząć uprawiać sport w sposób rekreacyjny, chociażby zacząć, nie wiem, biegać, ruszać się, cokolwiek. No wtedy jakby wyrzut tych hormonów, w cudzysłowie szczęścia, chociaż nie lubię tego określenia, chociażby endorfin, może nam trochę ten stres, czy właśnie zawyżone poziomu kortyzolu przyćmić. Także metod jest dużo, na pewno nie szedłbym... Łukaszu, mam pytanie. Ćwiczę 2 razy dziennie. Czemu nie jestem szczęśliwy? Gdzie te hormony szczęścia? Wiesz co, u ciebie to ciężko powiedzieć. Które hormony działają, które nie? Nie wiem, które działają, to już musisz zobaczyć swoje szuflady, które działają, które nie. Tam, powiem ci, tam lepiej nie zaglądajmy i nie poruszajmy tego. Okej, ale jeszcze też na pewno sen będzie miał wpływ, jeżeli chodzi o nasz poziom stresu, no bo niedobory snu jakby będą wpływały na wyższe poziomy też kortyzolu, tak? Dokładnie. A tutaj zwieńczając w ogóle ten wątek, chciałbym Wam polecić właśnie taki tytuł, bo nie wiem, czy widać, jest to książka pana Dale'a Carnegie'ego, Jak przestać się martwić i zacząć żyć. Mega pozycja, naprawdę przeczytałem już ją chyba 3 razy, jeżeli ktoś lubi w ogóle książki, które mianują na takie tematy. To jest ogólnie tematyka rozwoju osobistego. Ten pan był właśnie jednym z takich osób, która się tym zajmowała, podobnie jak pan Napoleon Hill, to serdecznie ten tytuł polecam, żeby sobie przeczytać i wtedy wygrać ze swoim stresem. Tak? Tutaj pokazuję okładkę jeszcze, a my przejdźmy sobie do kolejnego zagadnienia. Chyba, że jeszcze chciałbyś coś dodać. Nie. Wszystko moim zdaniem poruszyliśmy. Okej, to może przejdźmy sobie do najbardziej pożądanego tematu, chyba w tej części podcastu, czyli do suplementów. Bo każdy chyba bazuje i liczy na to, że suplementy działają cuda na wszystkich płaszczyznach, więc na tej płaszczyźnie na pewno też coś są w stanie podziałać. A jak to się ma do faktów, Łukaszu? Jakie suplementy są skuteczne, które są nieskuteczne? No i może zacznijmy sobie, naprowadzę Cię delikatnie, zacznijmy sobie może nie od tyle co suplementu, ale zacznijmy od białka, które już omawialiśmy. Od białka. No to właśnie jeżeli chodzi o suplementy, no bo tak to możemy nazwać, że poruszymy sobie odżywkę białkową jako po prostu suplement, który możemy sobie wdrożyć jako dodatkowa strategia, która nam może promować kontrolę łaknienia. No to warto powiedzieć, że no ogólnie wyższe spożycie białka, które będzie też za sprawą przyjmowania odżywek białka serwatkowego, no będzie nam podwyższało termogenezę, wyższy efekt termiczny, więcej tlenu będziemy potrzebowali, żeby zutylizować właśnie białko na potrzeby energetyczne, stąd i ogólnie na potrzeby metabolizmu. Stąd to jest ogromny plus chociażby samego białka. Ale co do jeszcze takich bardziej ciekawych i bardziej już specyficznych faktów dotyczących białka serwatkowego, no to po spożyciu białka serwatkowego mamy nasiloną chociażby glukoneogenezę w wątrobie. No i z czym to się wiąże? No wiąże się to z tym, że mamy jakby lepszą kontrolę glikemii w ciągu dnia, przez to mamy też niższy apetyt. I tutaj warto jeszcze napomnieć, że samo białko serwatkowe, z uwagi, że zawiera takie specyficzne cząsteczki, no nie będę się mocno zagłębiał, ale w sposób pośredni wpływa również na produkcję chociażby wspomnianego GLP-1, opóźniając jego rozpad, tak? Czyli jest jakby więcej tego GLP-1. Co jeszcze? No po wypiciu białka, białko serwatkowe ma to do siebie, że jest mocno insulinotropowe, czyli powoduje nam wyrzut insuliny, a insulina z kolei będzie działała w taki sposób, że ten apetyt nam będzie hamowała skutecznie, no bo tak jak mówiliśmy w poprzednich podcastach, insulina jest hormonem, który odpowiada właśnie za odczuwanie sytości. Jeżeli chodzi o samo białko serwatkowe, to warto dodać, że są badania, które porównują spożycie różnych frakcji białek, tak, białka serwatkowego, białka sojowego, kazeiny, między innymi, czy po prostu białek z żywności, na przykład albuminy z jajek, znaczy owoalbuminy i z mięsa czy z ryb. No i co się okazuje? No okazuje się to, że białko serwatkowe
lepiej niż te wszystkie inne frakcje, o których wcześniej wspomniałem, hamuje głód. I tłumaczy się to tym, że jest zauważalny dużo większy wzrost chociażby holocystokininy na obwodowo GLP-1 czy GIP-u, ponieważ, bo tutaj może też się narodzić pytanie, że okej, ja porównałem teraz białko do kazeiny, a przecież wiadomo, że kazeina się dłużej trawi i tak dalej, czyli logicznym wydaje się być, że to kazeina powinna nas bardziej sycić, no ale rzeczywistość wygląda trochę inaczej, ponieważ białko serwatkowe jest szybko trawione i szybko do krwi uwalniają się te konkretne aminokwasy, które będą właśnie powodowały lepszą kontrolę, czy lepiej wyciszały i szybciej wyciszały nasz głód. Stąd warto sobie tutaj tylko dodać, że nie tylko jakby tempo opróżniania żołądka, co chociażby te hormony, o których mówiliśmy w poprzednim podcaście, mają wpływ na to, jak my się będziemy czuli, na ile będziemy nasyceni po danym posiłku. Ten temat dlatego jest właśnie taki skomplikowany i dlatego tyle czasu na to poświęcamy. Dodam jeszcze na koniec omawiania białka z ciekawostek, że kobiety inaczej reagują niż mężczyźni, jeżeli chodzi o właśnie ten efekt tłumiący apetyt. I o co mi chodzi? No w badaniach wykazano, że mężczyźni, którzy jakby spożywali sobie białko w postaci szejka białkowego przed posiłkiem, spożywali mniej kalorii w tym kolejnym posiłku. Bodajże nie chcę teraz skłamać, ale wydaje mi się, że tam około 20-30%, a u kobiet ten efekt nie był zauważalny, bądź też jadły sumarycznie więcej tych kalorii. Dlaczego tak jest? Tutaj też jest hipoteza. Jest zaobserwowano, że jest niższa odpowiedź hormonalna właśnie w kierunku holocystokininy, GLP-1 i GIP-u w stosunku do mężczyzn. Stąd ten efekt jakby tłumiący apetyt u kobiet jest dużo niższy albo go nie ma wcale i warto tą radę gdzieś tam przekazać wszystkim kobietom, które myślą, że okej, będą sobie tymi szejkami zastępowały posiłki, przez co będą bardziej nasycone, a to niestety może być kontrproduktywne. Także oczywiście na pewno są jakieś różnice osobnicze, że na kogoś to białko, czy w sensie jest kobieta, która spożywa białko i ona powie, że nie, jej dobrze tłumi apetyt, fajnie, bo białko ma też jakiś dobry smak i ma mniejszy apetyt na słodycze. Jak najbardziej jestem w stanie się pod tym podpisać, aczkolwiek patrząc tak przesiewowo, no to wyniki badań mówią, że jednak to białko u kobiet będzie działało może trochę mniej korzystnie niż posiłek po prostu, które byłby stały o takiej samej ilości białka. Okej, okay, dobra. Myślę, że wyczerpałeś totalnie temat. Tutaj tylko dodam, że takie wartości, które jakby maksymalnie już wpływają na tłumienie tego naszego apetytu, głodu, to są wartości od 1,6 do 1,8 i powiedzmy, że jakby dodawanie tego białka w nieskończoność, o czym też mówiliśmy w poprzednim podcaście, nie będzie wpływało na to, że ten apetyt zostanie zahamowany jeszcze bardziej. Tak, więc tutaj akurat więcej nie znaczy lepiej. Okej, okay, chyba wszystko. Tak. Czy jeszcze? Okej. Okay. Myślę, że tak. Dobra, to teraz przejdźmy jeszcze, zanim przejdziemy stricte do suplementu, przejdźmy sobie jeszcze do błonnika. O, błonnik. Błonnik, no na pewno błonnik będziemy rozpatrywali też pod kątem samej żywności, no i błonnik pozwolę sobie jeszcze omówić w formie gdzieś tam dodatkowej suplementacji. Błonnik, czyli włókno pokarmowe, no jest, należy do węglowodanów, które nie są poddawane trawieniu, tak? Znaczy one jakby są trawione, ale przez jelito grube, stąd jakby to tylko dla jasności, ale ogólnie z węglowodanów nie pozyskujemy energii, to znaczy też, no to znowu byłbym, to znowu jakby nie wyraziłbym się jasno, no bo trochę z błonnika pozyskujemy energii, przyjmuje się, że średnio błonnik ma 2 kilokalorie, no i właśnie dlatego, że jest, może być wykorzystywany przez krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe w naszym jelicie grubym. Ale no ogólnie błonnik nie należy do związków energetycznych. Błonnik sobie możemy podzielić na frakcję rozpuszczalną, na frakcję nierozpuszczalną, ale tutaj często osoby mnie pytają, no dobra, a gdzie znajdziemy ten błonnik rozpuszczalny, a gdzie błonnik nierozpuszczalny? No i mówię jasno, że najczęściej w produktach, które tego błonnika zawierają sporo, czyli produkty pełnoziarniste, warzywa,
owoce, orzechy czy strączki, no to najczęściej i tak tam występuje i błonnik rozpuszczalny, i błonnik nierozpuszczalny. Czasami jest na przykład w płatkach owsianych więcej błonnika rozpuszczalnego niż nierozpuszczalnego, ale no nie można jakby powiedzieć, że jakby są produkty, które zawierają tylko błonnik rozpuszczalny czy tylko błonnik nierozpuszczalny. Dobrze, no i teraz tak, ten błonnik rozpuszczalny jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o kontrolę sytości, ponieważ działanie błonnika rozpuszczalnego jest związane z tym, że wiąże nam wodę, czyli nam zwiększa jakby treść jelitową, zwiększa też masy kałowe, przez co jedząc produkty bogate w błonnik, tą frakcję błonnika rozpuszczalnego, czujemy się bardziej nasyceni, tak? Bo błonnik nierozpuszczalny z kolei, nierozpuszczalny w wodzie, on nam będzie nasilał perystaltykę jelit, czyli będzie nam pomagał na przykład w wypróżnianiu się, będzie podrażniał nasze błonę śluzową jelita na błonki. Przez to też warto oczywiście go wdrożyć, szczególnie jeżeli ktoś ma problemy z zaparciami, tak? To tutaj ten błonnik nierozpuszczalny będzie bardzo ważny. Ale jeżeli skupimy się wyłącznie na kontroli sytości i będziemy tylko mówili o błonniku frakcji rozpuszczalnej, właśnie dlatego, że on może zwiększyć swoją, czy zwiększa masę treści żołądkowej, treści jelitowej, to warto skupić się na tym, że możemy dodać ten błonnik w formie suplementów, czy tam w formie preparatów ziołowych. I taki bardzo popularny on też występuje bodajże w formie suplementu, że można sobie go kupić jak każdy inny suplement. To jest glukomannan. On znajduje się również w takim makaronie. Teraz widzę, że w większych marketach jest bardzo popularny makaron konjac. Sam ostatnio też zdarza mi się go podopiecznym do diety dorzucać. No tylko nie mylić z koniakiem, bo pisze się podobnie. Tak, nie mylić z koniakiem, to do tego nie zachęcamy. Ale w każdym razie jakby ten makaron, czyli ten makaron, właściwie glukomannan, który jest w tym makaronie, on potrafi zwiększać swoją masę nawet 50-krotnie, stąd wiadomo, że no to jest bardzo korzystne działanie. Kalorii w tym makaronie jest bardzo mało, także można go sobie dorzucić do diety, można z nim jakby też fajne posiłki robić. Trzeba mieć na uwadze to, że dochodzą do tego pewne skutki uboczne, które mogą się pojawić. Mam na myśli tutaj wzdęcia czy odbijanie. I na przykład suplementacja, która często gdzieś tam jest podawana w literaturze naukowej, no to dawki są średnio od 1 do 4 gramów tego glukomannanu, który możemy sobie kupić w formie też suplementu. I takie dawki wydają się jakby wydają się promować najniższe ryzyko, które może się pojawić. Ja ze swojej praktyki mogę tylko powiedzieć to, że jeżeli ktoś ma dużo tego makaronu w diecie, w sensie, że dużo kalorii ma do spożycia i tą porcję makaronu chce zjeść dużą lub musi zjeść dużą, to jednak bym zachował pewne ograniczenia. Mi się często zdarza po prostu mieszać ten makaron, czy podopieczny po prostu wpisywać do diety, mieszać ten makaron razem z takim zwykłym makaronem, przez co cały posiłek ma mniej kalorii, mamy oczywiście dużo więcej błonnika, dużo większe możliwości w wyciszaniu głodu, a zmniejszamy tym samym ryzyko skutków ubocznych, czyli wzdęć i chociażby takiego odbijania, które może się pojawić. Mhm. Okej, okay. Myślę... Fajnie można rzeczywiście teraz z niego skorzystać. Mi się zdarzyło kilkukrotnie polecić podopiecznym, bo zobaczyłem pewne badania, że przez 8 tygodni chyba była suplementacja tego glukomannanu i tam dawki bodajże były w okolicach właśnie między 1 a 4 gramy, no i ubytek masy ciała badanych był średnio gdzieś tam 3 kilogramy. Czy 3 z groszem przez 8 tygodni, bo 8 tygodni trwało badanie. No i tak pomyślałem, że skoro ten makaron też jest całkiem spoko, czemu by go nie dorzucać do diety, może też go dorzucać w formie suplementu już takiego stricte. Więc nad tym bym się trochę pochylił i trochę zastanowił, czy to nie jest właśnie fajne dodatkowe rozwiązanie. Z takich bardziej znanych może jeszcze frakcji błonnika, które możemy też sobie dodatkowo dorzucić do diety, to jest chociażby guma guar.
o której na pewno też słyszałeś i którą swego czasu chyba w dietę też wdrażałeś. No i moim zdaniem jej największą zaletą jest to, że ona nie zmienia smaku i zapachu potraw. Po prostu dorzuca się do takiej potrawy, zagęszcza tą potrawę, zwiększa jej lepkość, a wiadomo, że lepkość również wpływa na odczuwanie sytości w sposób pozytywny. No i na przykład można sobie ją dodać do jogurtu, do jakiejś tam zupy. Do szejka. Tak. Dawki tutaj myślę, że też 2 do 5 gramów będą w zupełności ok. No i możemy tutaj mieć fajne dodatkowe korzyści. Też taki posiłek będzie wolniej trawiony, on będzie dłużej zalegał, zwiększa swoją objętość. To myślę, że jest to naprawdę całkiem dobre rozwiązanie. I w taki prosty sposób można ten błonnik dodać sobie do suplementacji, chociaż właściwie to powinienem na samym początku powiedzieć, że w pierwszej kolejności to dbamy i tak o ten błonnik, który już jest, który powinien jakby płynąć z diety. I kiedy ja się w ogóle decyduję na dołączenie jakby błonnika w formie suplementów, decyduję się wyłącznie wtedy, kiedy mam osobę, której zapotrzebowanie energetyczne nie jest zbyt wysokie. Bo najczęściej jak ja układam dietę i mam dietę, nie wiem, dla mężczyzny, czy też na końcu poruszymy temat stricte przykładu diety, którą przygotowałem na potrzeby tego podcastu, to jak mamy dietę o, nie wiem, 2500 kalorii, to dla mnie nie jest problemem ułożyć ją w taki sposób, żeby ona dostarczała powyżej 40 gramów błonnika. Stąd tam w większej ilości prawdopodobnie mogą już działać kontrproduktywnie, bo mogą tylko powodować wzdęcia czy bóle brzucha. Ale jak mam na przykład osobę, która redukuje na, nie wiem, 1600 kalorii, no to tam już takie modyfikacje w postaci chociażby dodawanie gumy guar czy wdrażanie glukomannamu jak najbardziej mogą się sprawdzić. I właśnie w takich przypadkach ja najczęściej korzystam z tych suplementów. Mhm. Okej, okay, no to w sumie tutaj też wyczerpałeś temat, więc przechodzimy od razu dalej i powiedz mi proszę, co uważasz o spożywaniu albo suplementacji kofeiną bądź też spożywanie bezpośrednio kawy? No i tutaj, znaczy ja jestem miłośnikiem kawy, nie wiem czy mogę się tak nazwać, po prostu lubię kawę, lubię jej smak i lubię jej zapach, oczywiście nie jestem baristą i na tej kawie nie znam się jakoś super. Aczkolwiek już odwołując się stricte do kontroli sytości, oprócz samych walorów zdrowotnych kawy również bezkofeinowej, sama kofeina i kawa może bardzo skutecznie hamować nam głód, tak? Stąd jak to w ogóle działa? Ponieważ właśnie kofeina, chociaż nie tylko kofeina, bo badania też były takie, które porównowano kawę bezkofeinową i placebo, więc po kawie bezkofeinowej i po kofeinie, o widzę, że kolega przyszedł. Tak, będzie prowadził podcast. Tak, tak, no, może się nada lepiej niż ty. W każdym razie wracając do tematu, żeby nie przedłużać, zarówno po kawie bezkofeinowej, po zwykłej kawie i kofeinie w formie suplementów jest zauważalny wzrost hormonów GLP-1, GIP-u czy chociażby peptydu YY i jest to zauważalne, czy jakby jest hamowany głód, mimo iż powoduje, same spożycie kawy powoduje wzrost tempa opróżniania żołądka. Czyli to, co mówiliśmy wcześniej, że jakby warto mówić o tych mechanizmach również hormonalnych, ponieważ coś, co może przyspieszać tempo opróżnienia żołądka, nie zawsze musi wiązać się z tym, że my po tym będziemy bardziej głodni, no bo chociażby kawa czy kofeina po prostu, która stymuluje wzrost tych hormonów, może wpływać na apetyt hamująco, tak? I w badaniach naukowych często porównywano dawki stosunkowo wysokie, tak, bo spożycie 300 mg kofeiny dla niektórych osób może to być już pewne wyzwanie, szczególnie dla osób o niskiej masie ciała. I w takich badaniach na pół godziny przed posiłkiem, kiedy podawano 300 mg kofeiny, to spożycie kalorii spadało średnio około 20% wśród mężczyzn. I to też ciekawe, że wśród mężczyzn, ale u kobiet nie było zauważalnego tego efektu. Mhm. Dlaczego? Ciężko powiedzieć,
aczkolwiek no, też warto mieć to na uwadze, że są badania, które mówią, że ta kofeina może działać lepiej na mężczyzn, mniej na kobiety. Tylko, że są też takie badania, które jednak mówią, bo te o tych 300 mg i o 20% to jest takie badanie, powiedzmy, najbardziej korzystne dla samej kofeiny. Najczęściej w innych badaniach ten wpływ kofeiny nie był już taki super. Często średnio gdzieś tam się, średnia się obraca w okolicach 100 kalorii, czyli spożycie energii zmniejsza się średnio o 100 kalorii w jednym posiłku, ale no to tak mało wcale nie jest, tak? Więc jeżeli ktoś wypije 2-3 kawy i przed takimi posiłkami, no 30 minut przed posiłkiem, no to rzeczywiście może dojść do fajnego efektu i tych kalorii w posiłku zjemy o 100 mniej, czyli no nie wiem, jedząc inaczej, pijąc 3 kawy do posiłków, możemy tych kalorii teoretycznie nawet o 300 kilokalorii zjeść mniej w ciągu doby. I te dawki, które są jako mediana często podawane, no to one są od 280 mg kofeiny, czyli teraz, żeby to przełożyć na kubki kawy, zakłada się, że jeden kubek kawy to jest około 100 do 120 mg kofeiny, no więc takie 280 mg, no to mi musisz tutaj trochę pomóc z matematyką. 2-3 espresso? Tak, nie do końca, bo espresso z uwagi na to, że jest małe, to one ma 50-60 mg kofeiny, a takie kubki kawy to byłyby to około 2,5 kubka kawy, żeby osiągnąć te 280 mg kofeiny. Oczywiście można powiedzieć, że w tym pewnie gdzieś tam jest 30-40 mg na 100 litrów. Tak. To pewnie, nie wiem ile ta puszka ma. Pół litra. Tak. Pół litra. To podejrzewam, że tam jest około... tu jest, słuchaj, tu jest 0,03% kofeiny na 100 ml, więc... Czyli 30 razy 5 to jest 180, czyli zobacz, to masz tylko niecałe dwie kawy, nie? Więc to też od razu informacja dla wszystkich miłośników energetyków, że te energetyki jakby nie dostarczają bardzo dużych ilości kofeiny, nie? To często te pobudzenie wynika z efektu placebo i z wysokiego spożycia cukru, które w tych energetykach się znajduje, bo dużo więcej nam dostarczy po prostu kubek kawy, tak? I to, co jest zastanawiające, bo na pewno ktoś może powiedzieć i słusznie, bo sam się zastanawiam, czy te spożycie kawy nie jest takie skuteczne, ponieważ my też dostarczamy płynów, tak, z samą kawą, czy ona jest bezkofeinowa, czy z kofeiną. Chodzi też o te substancje, które są zawarte w samej kawie i to niekoniecznie musi działać kofeina, tylko mogą działać właśnie te substancje, które są zawarte w kawie. No i dodatkowo spożycie płynów, bo jeżeli ktoś wypija takie dwie kawy po 250 ml, no to masz dodatkowo pół litra samych płynów, a wiadomo, że spożywając więcej płynów możemy łatwiej kontrolować, możemy szybciej wyciszać i skuteczniej wyciszać ten nasz głód. Nie? Stąd tą strategię, którą ja przyjmuję, bo może to będzie najbardziej wartościowe dla naszych słuchaczy, jest to, że ja nigdy nie miałem styczności z tymi kawami wzmacnianymi kofeiną. Jakoś nie jestem przekonany do tych kaw, jakby ze względu głównie smakowych, ale może też nie próbowałem zbyt wielu. Ja najczęściej robię to w taki sposób, że polecam wypić kawę, łyknąć do tego sobie jakąś setkę lub dwusetkę kofeiny, bo te bezpieczne dawki kofeiny są między 3 a 6 mg dla zdrowego człowieka na kilogram masy ciała, czyli dla takiej osoby, która waży 80 kg, no to będzie minimum te 240 mg, czyli te 2,5 kubka kawy do 6 razy 80, do 480, nie? Czyli do tych 4 lub 5 kaw. To są takie dawki, powiedzmy, bezpieczne. I ja zdarza mi się samemu i polecać podopiecznym wypić kawę, wziąć do tego jeszcze tabletkę z kofeiną na takie, powiedzmy, pół godziny przed posiłkiem. W ten sposób możemy spożyć trochę mniej kalorii i dodatkowo, jeżeli będziemy mieli jeszcze trening jakikolwiek po tym posiłku, no to też ta kofeina będzie jeszcze działała i w fajny sposób nas dodatkowo pobudzała do działania, nie? Dlatego
Kofeina myślę, że jest jednym z bardziej wartościowych suplementów, czy kofeina, czy po prostu picie kawy, które mogą nam gdzieś tam pomóc lepiej kontrolować te uczucie głodu, po prostu kontrolować łaknienie. Ale jeszcze tylko dokończę myśl, bo od razu teraz widzę, jak te wszystkie osoby, które nas słuchają, po prostu lecą sobie do Maka, bo akurat słuchają nas na przykład na trasie i kupują kawę, ale tą kawę jeszcze kupują z jakimiś tam syropami, z jakimiś tam lodami, czy nie wiem, co tam w Maku jeszcze oferują do kawy. I nagle się okazuje, że kawa, która mogła mieć, no nie wiem, 3-4 kalorie, ewentualnie, nie wiem, 50 kalorii, bo z dodatkiem mleka, nagle się okazuje, że ma 300, 400, 500 kalorii i no niestety tu ten efekt jakby korzystny nie będzie zauważalny. No to już na pewno, ale też od razu mi się nasuwa na myśl badanie, które przytaczaliśmy w ostatnim podcaście, które odnosiło się do spożycia 2 szklanek wody na 30 minut przed posiłkiem i miało to w sumie bardzo podobny wydźwięk jak spożycie w podobnym czasie kofeiny przed posiłkiem, czyli jakby ograniczało ilość spożytych kalorii w posiłku, który akurat w tym wypadku woda poprzedzała, tak? Więc też na pewno coś do tej kofeiny ma sama woda, która jest jakby częścią tej kawy, którą będziemy spożywać. No i właśnie tak mi się to połączyło, że nie wiem, jakby sama kofeina w formie suplementu, jaki by dała efekt, czy byłby podobny do tego, biorąc pod uwagę, że woda wykazała już takie jakby powinowactwo do tłumienia naszego głodu i właśnie pytanie, czy sama tabletka w formie suplementu zadziałałaby w ten sam sposób? Moim zdaniem nie, bo znaczy inaczej, bo to co powiedziałem, kofeina w formie suplementów też może fajnie działać, może nam tłumić ten apetyt, ale jeżeli mielibyśmy sobie ułożyć taką hierarchię wartości, tak, to u podstawy dałbym sobie, czyli tą, która ma najwyższą moc, kawę, potem dałbym na przykład kawę, która jest wzmacniana czymś, czyli na przykład tak te kawy, które zawierają dodatkową ilość kofeiny, bądź kawę i suplement, potem dałbym dopiero suplement, który zawiera stricte kofeinę, nie? Okay. Tak bym to, czyli ja zachęcam zawsze do tego, żeby pić tą kawę. Jeżeli ktoś kawy nie lubi, no to wtedy jak najbardziej może sobie z tej kofeiny gdzieś tam też czerpać korzyści w postaci suplementu. A jeżeli ktoś nie może przyjmować kofeiny w formie suplementu, czy w ogóle nie może pić kawy z uwagi na kofeinę, bo kofeina na niego źle działa, to niech sobie spróbuje z kawą bezkofeinową, no bo ta w tych badaniach również dawała bardzo dobre efekty. Nie? Czyli same te substancje zawarte w kawie mogą właśnie działać w jeszcze niewyjaśniony sposób, bo tych substancji w kawie jest chyba kilka tysięcy o potencjalnym jakby dobroczynnym działaniu na organizm, stąd warto, jeszcze nie wiemy co działa w tej kawie dodatkowo, więc warto nawet tą kawę bezkofeinową sobie wdrożyć. Okej, okay. Poczekaj sekundkę. Ok, skończyliśmy sobie omawiać temat kofeiny, teraz przejdźmy do kolejnego suplementu, a w sumie to do grupy suplementów, bo chciałbym tutaj sobie powiedzieć o w sumie grupie, a nie o konkretnym suplemencie, a mam tutaj na myśli właśnie mimetyki insuliny. Jak, Łukaszu, ma się używanie mimetyków insuliny do tłumienia naszego głodu? Czy mówiąc o okresie redukcji tkanki tłuszczowej, bo jakby cały czas się obracamy przy tym procesie redukcji tkanki tłuszczowej, nie mówimy o budowaniu masy mięśniowej ani o nadwyżce kalorycznej, jak ma się sam proces odchudzania i deficytu energetycznego do spożywania mimetyków insuliny u osób zdrowych, które nie są otyłe i nie mają żadnych zaburzeń metabolicznych? A dlaczego jeszcze dodam? Dodam taką informację, że ogólnie powiedzmy, że w świecie sportów sylwetkowych gdzieś tam utarło się przekonanie, że używanie ALA, chromu, berberyny, może jeszcze metforminy, może jeszcze insuliny jest jakby praktyką
wszechobecną, czy to w trakcie redukcji tkanki tłuszczowej, czy w okresie budowania masy mięśniowej. Jak jeszcze jestem w stanie zrozumieć używanie mimetyków insuliny w okresie budowania masy, kiedy naprawdę ten okres jest dosyć długi i tych kalorii jest sporo, tak nie jestem w stanie u osób zdrowych zrozumieć używania mimetyków w okresie właśnie niedoboru energetycznego. Co powiesz na ten temat? Ja też nie jestem zwolennikiem i sam nigdy nie polecam u osób zdrowych mimetyków insuliny, tych takich powiedzmy bardziej lekkich, do ani również ciężkich, z uwagi na to, że jeżeli nie ma problemów z wrażliwością insulinową, no to możemy sobie tylko zaszkodzić, na przykład obniżając poziom cukru do tych niebezpiecznych wartości, wywołując hipoglikemię i wszystkie konsekwencje, które będą z tego wskazane, no i przez to też będziemy musieli dostarczać więcej energii, żeby wyrównać ten poziom glukozy. Stąd może być to kontrproduktywne na redukcji u osób, które nie mają problemu z wrażliwością insulinową, nie jedzą zbyt dużo węglowodanów, dla mnie to jest bez sensu. Ale jeżeli mówimy o mimetykach, tak, to ja bym chciał powiedzieć o occie jabłkowym, bo z octu jabłkowego zdarza mi się korzystać samemu i też wrzucając do diety podopiecznych. Ocet jabłkowy, on jakiś czas temu też był tak szumnie nagłaśniany we wszystkich mediach społecznościowych, ale też chyba w telewizji, wydaje mi się, że remedium na wszystko. No tak oczywiście nie jest i bezmyślne spożywanie octu jabłkowego może być niebezpieczne. I tu zaraz sobie powiem o jakichś konsekwencjach, które mogą płynąć. Aczkolwiek ocet jabłkowy ma dosyć fajne działanie, ponieważ on wydłuża opróżnianie żołądka i to z kolei może powodować, że będzie nam, jakby, że łatwiej będzie nam kontrolować łaknienie, będziemy bardziej nasyceni. Zmniejsza poposiłkowy wyrzut cukru do krwi, czyli też nie ma tego efektu, że nagle ten cukier nam bardzo szybko, bardzo mocno i wyrzut insuliny jest bardzo wysoki i na przykład spada ten poziom cukru w konsekwencji do tej ilości poniżej normy. No i znowu koło się zamyka i szukamy czegoś, żeby ten poziom glukozy sobie podnieść. Także dużą zaletą jest ten zmniejszony poposiłkowy wyrzut cukru do krwi. I są pewne badania, które mówią, że spożycie octu jabłkowego, czy dodawanie, bo to tam były badawki, między 20 a 30 ml octu rozpuszczone w wodzie. Tam bodajże te dawki wody nie były zbyt duże, nie pamiętam, czy to było pół szklanki, ale coś koło tego. To zmniejszało spożycie kalorii w ciągu całego dnia i to nawet o dosyć sporą ilość, bo około 250 kalorii. Także to bardzo, bardzo pozytywne działanie. I tylko z mojej praktyki często widziałem skutki uboczne po spożyciu octu jabłkowego między posiłkami, bo podopieczni zgłaszali się już do mnie z takimi skutkami ubocznymi, bo sobie sami eksperymentowali z octem. No i najczęściej to, co oni mi wspominali, i to też pokrywa się z badaniami naukowymi, to są mdłości, które mogą się pojawiać po właśnie spożyciu takiego octu między posiłkami czy naczczo. Ja dużo bardziej polecam, czy wolę też wybierać taki sposób, że ten ocet sobie dodajemy chociażby do sałatki, czy do jakiejś surówki, typu łyżka 20 ml octu do sałatki i również będzie działało bardzo korzystnie, może nam spowodować zmniejszenie tego spożycia kalorii w danym posiłku, zmniejszyć wyrzut cukru do krwi, właśnie wydłużyć opróżnienie żołądka, więc to są, w taki sposób można czerpać plusy z octu. I mówiłem o tych konsekwencjach i tymi konsekwencjami, które mogą być związane z przedawkowaniem tego octu jabłkowego, czy po prostu picia go szklankami. Może być chociażby hipokaliemia, na przykład osteoporoza jest i wynikająca z tego osteoporoza, czyli obniżone stężenie wapnia i obniżona gęstość mineralna kości. Nawet jest taki przykład opisany w literaturze młodej kobiety, która spożywała bardzo dużo tego octu, bo ona szklankę dziennie, czy 250 ml dziennie, rozcieńczała go oczywiście, ale tego octu było 250 ml codziennie przez 6 lat. No i doszło właśnie u niej do osteoporozy, a kobieta miała 28 lat. Także no jest to bardzo niebezpieczne. No skąd się to pojawia? No pojawia się
to takie skutki mogą się pojawić na przykład przez odwapnienie kości, czyli po spożyciu octu spada nam octu, czyli kwasu, tak, octowego, spada nam poziom pH organizmu, a że my zawsze jako organizm dąży do uzyskania homeostazy, będzie ten stan pH chciał i musiał wyrównać, stąd korzysta sobie z wapnia jako buforu, żeby ten poziom pH przywrócić do poziomu prawidłowego, no i na przykład pobiera go z kości, albo też na przykład z zębów, bo ocet jabłkowy również konsekwencją nadmiaru octu jabłkowego, kiedy my spożywamy, może być chociażby próchnica, stąd zawsze mówię, że jeżeli ktoś już taką strategię sobie wdraża picia octu jabłkowego 15, 20, 30 ml dziennie do posiłku, przed posiłkiem, czy nawet w trakcie posiłku, to żeby zawsze po takim posiłku chociażby przepłukać wodą jamę ustną, bądź też może jeszcze lepiej umyć zęby, nie? To też zmniejsza to ryzyko próchnicy wywołanej właśnie tym odwapnieniem i wysoką, znaczy niskim pH, które się może pojawić. Okej. Okay. Wszystko na ten temat? Myślę, że tak. Ocet, także żeby to podsumować, ocet jabłkowy warto wykorzystać w swojej diecie, ale dawki jakby tego nie powinny przekraczać łyżki bądź dwóch łyżek, czyli 20 do 30, 40 ml w ciągu doby. Nie polecam go spożywać między posiłkami. Raczej dodawać do posiłków w formie sałatek czy jakichś dipów. Będzie to dużo lepsze rozwiązanie. A i dla osób, które mają problemy z błoną śluzową żołądka, no to tutaj też bym raczej uważał, ponieważ no, ocet jako właśnie kwas octowy może trochę, czy nie trochę, ale na pewno będzie podrażniał tą błonę śluzową żołądka, czy chociażby przełyku, więc tutaj takie osoby raczej nie powinny go do diety włączać. Okej, dobra. Czy jeszcze jakieś suplementy moglibyśmy tutaj sobie wymienić, które będą wpływały na supresję tego apetytu? Myślę, że pewnie by można było coś wymienić, ale z takich działających, naprawdę działających, nad którymi warto się pochylić, myślę, że omówiliśmy wszystko, bo nie będziemy się gdzieś tam rozwodzili nad suplementami, które mają bardzo potencjalne działanie, ale ten efekt w badaniach naukowych często jest poniżej progu istotności statystycznej i może być tak, że no na jedną osobę zadziała, na drugą kompletnie nie i w sumie nie możemy tego polecać, nie możemy tego rekomendować, przynajmniej w tym momencie. Ja tylko jeszcze dodam co do tych mimetyków insulinowych, że w okresie, gdy jesteście w niedoborze energetycznym i też wprowadzacie wysiłek fizyczny, to na dobrą sprawę jest to najlepsze narzędzie, które będzie wpływało pozytywnie na poprawę wrażliwości insulinowej. Też pamiętajcie, że po jakimś czasie już jesteście w stanie niskiej dostępności energii, też ograniczacie ilość węglowodanów, czyli bezpośrednio energii, czy to dla mózgu, czy to dla pracujących mięśni, więc jeszcze dorzucanie czegoś, co jakby zmniejszy waszą glikemię, gdzie i tak ona, podejrzewam, że w czasie przewlekłej redukcji będzie niżej niż zwykle bywa. No tak jak powiedział Łukasz, jest czymś nieoptymalnym, bo może wręcz doprowadzać do stanów hipoglikemii, osłabienia, no i też w wyniku tego możecie kompensować inne swoje wysiłki. Jeszcze tutaj jako ciekawostka, bo zaznaczyliśmy sobie na początku, że zarówno serotonina, jak i dopamina, czyli te mediatory syntezowane w ośrodkowym układzie nerwowym, wpływają hamująco, jeżeli chodzi o nasz apetyt, głód. I tutaj też możemy domniemywać, nie będziemy podawać konkretnych przykładów, że suplementy, które są prekursorami zarówno dopaminy, jak i serotoniny, mogą działać supresyjnie na nasz głód, ale nie będziemy, mówię, się nad tym rozwodzić. Wiem, że jest jakieś badanie, które bodajże dotyczy tryptofanu albo 5-HTP, ale nie będziemy wchodzić tu w szczegóły, jest to coś dodatkowego, jest to ciekawostka. Na pewno warto wiedzieć, że same niedobory snu, przewlekły stres, przewlekły chroniczny deficyt będzie sprzyjał jakby indukcji zarówno serotoniny, jak i dopaminy. Też osoby, które stosują doping, czyli powiedzmy tą twardą suplementację, które
przewlekle używają nandrolonów, też mogą mieć kłopoty, jeżeli chodzi o poziomy tych mediatorów. No i też osoby, które ograniczają w czasie swoją tkankę tłuszczową, będą miały problemy z samą dopaminą, bo tutaj już wspominałem niejednokrotnie o zależności ilości tkanki tłuszczowej, leptyny i poziomów dopaminy, tak? Powiedzmy sobie w skrócie, im mniej tej tkanki tłuszczowej, im ona bardziej jest zredukowana, tym mniej też jest tej dopaminy. I tak jak Łukasz powiedział, suplementy może jakieś tam są, jakieś może minimalne działanie mają, ale jest ono na tyle nieistotne statystycznie, że w sumie chyba bez sensu tutaj by było się do nich odnosić i tracić na to czas. Podejrzewam, że niektórym po głowie chodzi pytanie na przykład o EGCG, też sprawdziłem, nie ma żadnego wpływu, jeżeli chodzi o sytość. Kapsaicyna ma badania ogólnie niespójne, jeżeli chodzi o wpływ na sytość. Są badania, które wykazują, że w jakiś sposób działa, drugie temu zaprzeczają, także na pewno wymaga to jeszcze jakby dalszych badań i dalszego postępowania, ale znalazłem jedno ciekawe badanie z 2013 roku, gdzie połączenie kapsaicyny, piperyny, L-karnityny oraz EGCG działało faktycznie na supresję tego apetytu w próbie 8-tygodniowej, ale to jest tylko jedno i wyłączne, to jest tylko jedno badanie i to było, mówię, 2013 rok i prowadził to pan, który nazywał się chyba Rondanelli, chyba tak. Więc jakby ktoś był zainteresowany, to jako ciekawostka można sobie sprawdzić, aczkolwiek mówię, to było tylko jedno i wyłącznie badanie, które wykazało, że miks tych suplementów wpływał na supresję apetytu. I co, jeżeli chodzi w sumie o suplementy, to wszystko, nie ma jakichś magicznych środków, tak jak niektórzy producenci oferują, że nie wiem, spożywając ich produkt, faktycznie ten apetyt wam się ograniczy. Nie będziemy tutaj też wchodzić już w tematykę leków, które jakby będą wpływały hamująco na ten apetyt, bo zajmujemy się tylko i wyłącznie aspektami związanymi z suplementami i z żywieniem, więc myślę, że też tutaj w temacie suplementów skutecznych i nieskutecznych temat wyczerpaliśmy. Jak uważasz, Łukaszu? Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej możemy przejść teraz do omówienia tej diety przykładowej, którą przygotowałem na potrzeby tego podcastu. Tak, teraz jakby odpalimy wam taki przykładowy, to jest tydzień, tak? Tak, to jest tydzień. Odpalimy wam tutaj na ekranie zrzut planu, który przygotował Łukasz, który jakoby nieco przybliży wam wszystko to, o czym mówiliśmy, jak to właśnie sobie zaimplementować w swój protokół dietetyczny i powiemy sobie jeszcze parę słów na ten temat. Okej, pojawiło się? Tak, pojawiło się u mnie, więc chyba jest wszystko okej. Okej, no to co? Dobra. To może zacznę od tego, że dietę przygotowałem na, zresztą tak jak tutaj widać, 2,5 tysiąca kilokalorii. Uwzględniłem białko w ilości 160 gramów, czyli przyjąłem, że to jest około 2 gramy białka dla takiej osoby, która zaczyna redukcję mając 80 kilogramów. Tłuszcz na poziomie 80, węglowodany razem z błonnikiem 285 gramów, czyli to jest około 45% energetyczności i błonnik 40 gramów, czyli to co mówiłem, jakby bardzo prosto taką dietę zbilansować, zresztą zaraz omówimy kilka posiłków, bardzo prosto można ją zbilansować pod kątem błonnika, jeżeli my korzystamy z tych produktów o niskim charakterze przetworzenia, niskim stopniu przetworzenia. I oczywiście te makroskładniki są na podstawie rekomendacji, o których mówiliśmy. Jeżeli na przykład ta redukcja trwałaby dłużej, to prawdopodobnie udział białka mógłby się trochę zwiększać i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko przykład, żebyście zobaczyli, jak to może wyglądać. Do każdego posiłku jest też rozpisana energetyczność. Macie po prawej stronie średnie wartości energetyczne dla danego posiłku. Posiłki pozwoliłem sobie podzielić, bo też najczęściej tak układam podopiecznym na 4 posiłki w ciągu dnia. Mogłoby to być oczywiście 5 posiłków, wtedy tą samą energetyczność byśmy rozłożyli na 5 posiłków, ale taki standardowy przykład dla osoby, która redukuje u mnie, no to najczęściej podopieczni wybierają ten model czteroposiłkowy. No i to, z czego my korzystamy, no to śniadania,
tutaj w pierwszym dniu przy poniedziałku pojawia się owsianka, tak? Ta owsianka jest robiona na jogurcie naturalnym, czy po prostu są tam płatki owsiane, jest jogurt naturalny, jest spora ilość orzechów, także ilość białka, czasami można dorzucić też odżywkę białkową jak najbardziej, też żeby wzbogacić ilość białka, aczkolwiek jeżeli na przykład chcielibyśmy sobie zastąpić jogurt naturalny chociażby z krem, to śmiało tego białka będą odpowiednie ilości. Taka owsianka dostarcza nam średnio gdzieś tam 700 kalorii. Jest to posiłek, który będzie bardzo sycący z uwagi na wysoką zawartość błonnika, no ale też orzechów i białka. Czyli tak myślę, że posiłek bardzo, bardzo przykładowy. Tak, potem mamy kanapki. Kanapki tutaj w tym wypadku z twarożkiem i warzywami, czyli objętość tego posiłku, tak samo zresztą jak owsianki, jest bardzo duża, a tego typu kanapki średnio zawierają między 450 a 500 kalorii i naprawdę można się tym najeść, bo tutaj są 5 kromek pieczywa pełnoziarnistego, może to być graham, może to być żytnie razowe i gwarantuję Wam, że po takim posiłku można naprawdę się najeść. Na obiad tu mamy klasyczny makaron. Polecam, jeżeli ktoś lubi, no to taki pełnoziarnisty czy penne pełnoziarnisty bardzo dobrze się sprawdzi. Jeżeli ktoś nie lubi, to ok, może to być biały, tylko trzeba uwzględnić, że będzie to miał troszkę mniej błonnika, może troszkę mniej sycić. Ale porcja jest spora, bo tu jest porcja przeszło 100 gramów. Jest w sosie po prostu z pieczarkami i z mięsem, także taki posiłek dostarcza około 700 kalorii, no i objętość jest bardzo, bardzo duża, bo tutaj pieczarki, ten sos, który gdzieś tam jest przygotowany na jogurcie, będzie bardzo, bardzo sycący. No i na koniec mamy dnia sałatkę z jajkiem i sałatkę z tuńczykiem, także połączenie bardzo klasyczne, bardzo bardzo objętościowe, kalorii dostarcza mało, no bo tutaj mamy około 550 kalorii, także jest to naprawdę znikoma ilość energetyczna, biorąc pod uwagę taką objętość. I nie będę omawiał jakby wszystkich posiłków po kolei, bo jest to bez sensu, możecie sobie zobaczyć na screenie. Ja tylko się skupię na tym, że to, co w tej diecie zawarłem, to jest przede wszystkim duża ilość warzyw i owoców, co możecie zobaczyć chociażby po takich owsiankach, które są z bananem, z truskawkami, po sałatkach, gdzie dodajemy warzywa właśnie w dużej ilości, warzywa liściaste, ale też korzystamy z pomidora, z papryki, z ogórka, to, co jest wszystko teraz dostępne. Kalorii mają bardzo mało, zawsze takie sałatki też wzbogacamy o jakieś źródło białka, często to są sery typu mozzarella, ser typu feta, a na przykład może być jajko, tak jak tutaj, może być również shake i tu shake u mnie się pojawił w sobotę i to jest po prostu shake, który zawiera owoce jagodowe mrożone, czyli to są maliny, truskawki i borówki mrożone, wymieszane z odżywką białka serwatkowego z jedną porcją i można to zrobić ze skyrem, jeżeli ktoś lubi takie gęste, można to zrobić po prostu z mlekiem, tak? I taki shake będzie dostarczał około, można dorzucić również płatków owsianych, czy na przykład nawet ryżu gotowanego wcześniej, shake będzie jeszcze bardziej gęsty, jeszcze bardziej lepki, przez co będziemy naprawdę na scenie po takim szejku. I taki szejk, jak widzicie, on nie dostarcza więcej niż 500 kalorii, a w tym wypadku dokładnie 485, a objętość takiego szejka to jest około 700 ml, czyli prawie litr szejka bardzo gęstego, tak? W takiej diecie również znalazło się miejsce na słodycze i mamy tutaj naleśniki w piątek, które żeby zawierały odpowiednią ilość białka. Ja akurat tutaj nie musiałem dodawać odżywki białkowej, ale do ciasta można dodać odżywki białkowej. Ja dodałem po prostu ser twarogowy i skyr. I takie naleśniki miały tutaj aż 50 gramów białka w porcji, czyli bardzo dużo. No i wiadomo, naleśniki raczej każdemu smakują, są z owocami, także będą smakowały, jeżeli gotujecie dla swoich dzieci, to myślę, że dzieci również mogą na tym skorzystać, przynajmniej tak mi często mówią podopieczni, że fajna dieta, ponieważ no, je cała rodzina,
i nie ma tego gotowania dla każdego z osobna. Ze słodkości pojawił się nawet taki deser twarogowy z bitą śmietaną. Ktoś mi może zarzucić, że ej, no jak bita śmietana w diecie redukcyjnej, przecież się tym nie najem. Bita śmietana, która jest kupiona w sprayu, ona jak sobie policzycie na ile kalorii jakby ma jedna łyżka takiej śmietany, okazuje się, że jest tam bardzo mało kalorii i dodając tutaj cztery łyżki takiej śmietany ubitej do tego produktu, ja nie dostarczyłem więcej niż 80 kilokalorii, także bardzo mało, a naprawdę tej śmietany robi się dużo, no ponieważ wiadomo, że ta śmietana jest w sprayu, jest napowietrzona, tak, i ta objętość jest bardzo duża, no a przyjemności z tego jest co niemiara. Także taki bananowy deser twarogowy też dostarcza około 35-40 gramów białka, no a myślę, że każdemu zasmakuje. Także taką dietę ułożyłem na potrzeby tego materiału, tego całego szkolenia, żebyście zobaczyli, jak to może wyglądać z mojej perspektywy, jakie diety ja układam i z czego moi podopieczni są zadowoleni. Oczywiście, jeżeli kogoś interesuje, żeby taką dietę sobie wdrożyć, no to może na takim przykładzie gdzieś tam sobie bazować i samemu ustalać posiłki. Ja nie mogę zagwarantować, że stosując taką dietę każdy odniesie rezultaty o takich, jakich marzy, no bo ja ułożyłem tylko przykład, tak, nie podaję Wam konkretnych wartości, żeby też nikogo nie wprowadzić w błąd. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany i zobaczył, że okej, taka dieta mogłaby mu odpowiadać, coś takiego, że ta redukcja wcale nie musi być taka straszna, no to tutaj już mogę jedynie zaprosić do bezpośredniego kontaktu do nas. Mhm. Tak, tu myślę, najważniejsze są zasady, jakie rządzą się tą dietą u Ciebie, tak? Czyli też to, co sobie mówiliśmy w krótkim podsumowaniu. Używanie optymalnej ilości białka, tak? W ilości od 1,6 do 1,8, bazowanie na produktach o wyższym indeksie sytości, o niskiej gęstości energetycznej i dużej objętości. Też tutaj, jak podałeś przykład sałatki, którą masz w poniedziałek, to tutaj od razu widzicie, możecie sobie dodać, pomóż mi, to co mówiliśmy, ocet jabłkowy, o którym też mówiliśmy jako skuteczna suplementacja, to widzicie od razu, już mając tą wiedzę, o której mówiliśmy wcześniej, możecie sobie właśnie takie dodatki tutaj stosować w sałatce, byłoby to też super, więc najważniejszy nie jest sam rozkład tutaj tego, czy użyte produkty, które tutaj Łukasz Wam pokazuje, bo możecie użyć zupełnie innych produktów. Najważniejsze są fundamenty, które opisaliśmy właśnie na przestrzeni obu tych podcastów i to jakby bardziej Wam zagwarantuje sukces i zrozumienie wszystkich mechanizmów, które się tym rządzą. Ale mówię, fajnie, że Łukasz coś takiego przygotował. Mamy nadzieję, że nieco lepsze światło to rzuca na terminy, o których mówiliśmy i ta rozpiska też pomaga Wam trochę zrozumieć bardziej to, o czym tutaj sobie opowiadamy. I co? I myślę, że temat kontroli naszego głodu został dzisiaj wyczerpany. Z przykrością muszę powiedzieć, że no niestety ten podcast znowu nie był krótki, ale to już chyba norma. Ciężko naprawdę skondensować taką ilość wiedzy w krótkich podcastach, a też rozwodzimy się nad niektórymi zagadnieniami dość długo po to, żeby jak najprościej o tym powiedzieć, żebyście to jak najlepiej zrozumieli, więc mamy nadzieję, że feedback z tego będzie pozytywny. Łukaszu, czy coś jeszcze chciałbyś dodać? Myślę, że nie, że ja ze swojej strony wyczerpałem temat, także bardzo, bardzo Ci dziękuję za wszystkie pytania dzisiaj i za rozmowę. Ja również Tobie dziękuję, cieszę się, że ze mną od początku tutaj jesteś. Powiem też również dla wszystkich naszych odbiorców, że zbliżamy się do końca podcastów związanych z tematyką redukcji tkanki tłuszczowej. Nie wiem, jak Ty, Łukaszu, uważasz, ale wydaje mi się, że już będziemy bezpośrednio wchodzić w tematy zakończenia tego procesu redukcji i wchodzenia w etap budowania masy mięśniowej, w etap surplusu kalorycznego.
Chyba tak będzie, bo już żadnych tematów dodatkowo chyba poruszać nie będziemy. Chyba, że pojawią się w trakcie pytania i będzie ich na tyle dużo, że po prostu stworzymy odcinek, w którym bezpośrednio poodpowiadamy na wasze pytania związane z podcastami, które miały miejsce do tej pory, albo zrobimy to też w formie live na fanpage'u kanału Fitness, tak? Ale to jeszcze zobaczymy. W każdym bądź razie już chyba o redukcji powiedzieliśmy dosyć sporo i nie będziemy kontynuować tej tematyki, więc tak jak też upominaliście się w komentarzach, kolejne tematy już będą związane z okresem przejściowym, redukcja masa, no i pójdziemy sobie w tematy związane z budowaniem po prostu masy i surplusu kalorycznego. Więc na dzisiaj standardowo dziękuję Wam za uwagę, dziękuję, że byliście z nami do końca tego podcastu, że poświęciliście nam swój czas, pomimo że obiecywaliśmy, że będzie krótko, wyszło jak zwykle długo, no ale trudno, musicie nam to wybaczyć. Zostawcie proszę swój komentarz, zadawajcie nam pytania, będziemy się starać na nie odpowiadać. Naciśnijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o tym, kiedy pojawi się nowy odcinek na kanale. I to by było na tyle z naszej strony. Dziękujemy Wam raz jeszcze, pozdrawiamy i do kolejnego zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.